Cześć, witajcie na napisach końcowych. To jest kolejny odcinek z cyklu Q&A. I to miał być odcinek specjalny. To miał być odcinek halloweenowy. Który miał się ukazać w Halloween. Dlatego wyglądamy tak, jak wyglądamy. Dzień przed, bo środa jest. To miał iść w środę i środa jest. Nie, no miał iść w czwartek. Miał iść w czwartek w samo Halloween. Okay. Albo coś takiego. Generalnie chcieliśmy jakoś zaakcentować, że hej, jest takie święto, lubimy je. Po czym okazało się, że nie dostaliśmy ani jednego pytania o horrory, a mamy pytania od sierpnia, lipca, od jeszcze końca lipca, jest ich 18 stron i ani jedno nie może jakby w żadnym stopniu zostać podciągnięte pod ostatnio wykorzystaliśmy to jedyne o filmy gore, więc to tyle. Tak, więc chciałam zaznaczyć, że jestem głęboko rozczarowana i nieutulona w żalu, ale mimo to nie zamierzam ściągać moich tutaj halloweenowych dewocjonaliów z siebie, więc trudno. Ale tak. No, mam nadzieję, że na przyszły rok może wypadnie to trochę lepiej. Na teraz w ogóle nie będziemy czytać żadnych pytań o horrory, zostawimy je na przyszły rok na Halloween. No, może zbiorą się 3. No, będzie okej. Okay. No i zacznijmy od pierwszego tipa. Tu widzę, Łukasz przygotował pytania, więc nawet ja nie wiem, co w nich jest. Pierwszy tip od użytkownika Aquas. Proszę tutaj pieniądze. To jest druga część dyptyku Aquasa, gdzie nie wysłał żadnego konkretnego pytania, ale wysłał tipa. A tak, więc... bo skończyliśmy chyba poprzedni odcinek na miejscu na reklamę. Jakby to tak. Inny komunikat. No ale dziękujemy jeszcze raz. I mimo wszystko, kurczę, jednak zachęcamy, żebyś rzucał nam jakieś pytania, bo Aquas jest akurat tutaj cenionym członkiem społeczności. Jakbyś rzucił fajnie jakieś o Halloween albo o horrory, to mielibyśmy odcinek specjalny, widzisz? Może być nawet o Sonika, nie ma problemu. Po prostu, nie no, jest to zawsze bardzo miło, nawet jak po prostu ktoś rzuca tipem, żeby pozdrowić, ale lubimy odpowiadać na pytania, więc nie krępujcie się. Aczkolwiek myślę, że wszyscy, którzy zadali po tobie pytania, docenią, że mniej czasu to zajmuje. No dobra, to przechodzimy tutaj do cyklu tipów od Dziki jest wiatr. No jest, nie da się ukryć. Nie da się ukryć, że można tak stwierdzić. Jesteście najlepsi. Dziękuję. Na planie jakiego filmu, który dotąd miał premierę, chcielibyście przebywać? I z kim tam porozmawiać? Z tylko jedną osobą. Pozdrawiam. Ja lubię generalnie ten proces powstawania filmów, lubię czasami mam tak, że bardziej od filmu lubię historię właśnie, jak on powstawał. Zdarzało mi się kupować filmy i sam film nie zrobił na mnie wrażenia, ale na przykład oglądanie dodatku zrobiło na mnie spore wrażenie. Pamiętam, że kiedyś kupiłem w jakimś supermarkecie po prostu jakiś DVD z jakimś filmem o zombie z kosmosu czy coś i to był strasznie słaby film, ale oglądałem materiały z planu, gdzie właśnie ekipa tak się jarała, że robi ten film swój pierwszy pełnometrażowy i że musieli na przykład, mieli taką scenę wymyśloną w scenariuszu, gdzie samochód taki duży jeep im się gdzieś tam klinuje w lesie, no i mogli wypożyczyć ten samochód tylko na pół dnia, więc się tak sprężali, żeby nagrać to odpowiednio, nie? I to było niesamowite, więc ja bym totalnie poszedł właśnie na plan jakiegoś takiego filmu, a jakbym miał wybrać taki historyczny, no to nie wiem, Martwe Zło Sama Raimiego, pierwsze albo drugie, i zobaczyć po prostu z bliska, jak wyglądała praca nad takim filmem, gdzie jednak masa kreatywności musiała iść, żeby z ograniczonym budżetem zrobić to, co zrobili, i zobaczyć te wszystkie sztuczki tutaj filmowe. Czy na plan pierwszego koszmaru z ulicy Wiązów. Ej, to jest moja odpowiedź, nie możesz. Dobra, to nie będę tego rozwijał, ale też głównie po to, żeby zobaczyć po prostu, wiesz, ludzi, tych filmowców, którzy muszą na bieżąco wymyślać rzeczy, które przychodzą im do głowy. A gdybym już miał tak wybrać coś takiego ostatecznego, no to na planie pierwszego King Konga z 1933, gdzie nie dość, że tam byli mega kreatywni ludzie, którzy musieli te sceny wymyślić, jak to zrobić, bo nikt przed nimi tego nigdy nie zrobił, to jeszcze wymyślali takie techniki, które w zasadzie no, poszły do grobu razem z nimi i nikt do dzisiaj nie wie, jak niektóre sceny do końca sfilmowano, bo no, zostało to powiedzmy razem z nimi, co jest absolutnie niesamowite, więc ja pod tym kątem bym czegoś szukał. I z kim byś tam porozmawiał? Niech zgadnę, z wielką małpą. Nie no, ja z kimkolwiek, szczerze mówiąc, z kimkolwiek. Z kimkolwiek. Nie, szczerze mówiąc, przepraszam, może pan ma 5 minut. Panem od catering, ja nie powiedział. Sprzątam. Ja tylko sprzątam. Wiecie, nawet nie z reżyserem czy szefem od efektów specjalnych, ale z jakimś takim właśnie szeregowym pracownikiem, który tam, wiesz, modeluje jakąś figurkę, która będzie potrzebna w jakiejś scenie. Wydaje mi się, że tacy ludzie znają najlepsze historie. W ogóle jeśli chodzi o ludzi kina, z którymi chciałem porozmawiać, to byłby to Ray Harryhausen, który
Gdybym oczywiście była taka opcja w ogóle, bo no, znacznie mnie jara generalnie robienie właśnie filmów taki za pomocą praktycznych efektów i tak dalej. No sztuka, która umiera powoli niestety. No, dobra, no, to skoro ty zdradziłeś to, co ja chciałam powiedzieć, to ja może przejmę, żeby dokończyć tę myśl. No właśnie, pierwszy koszmar, bo też oglądaliśmy ostatnio wszystkie dodatki dołączone do właśnie tej części, bo jeszcze nie do wszystkich, ale ojejku, ile oni tam fenomenalnych rzeczy wymyślili. No, taką, która po prostu najbardziej zapadła mi w pamięć, to jest ten obracający się pokój, bo tam jest scena, kiedy Freddy Krueger jakby przyciąga bohaterkę po suficie, to znaczy no tam oczywiście on się z nią bawi w tym świecie snów, ale w świecie rzeczywistym to wygląda tak, że jakby ciągnie ją po ścianie i po suficie i tak jakby jego nie widać, ona się jakby sama tam porusza, no i że to był rok 84, no to robili to w taki sposób, że mieli po prostu pokój, który mogli obracać i tam nie wiem, z tymi meblami przyklejonymi i tak dalej i obracali pokój, inaczej obracali kamerzystę, jakby na operatora kamery i o Jezu, to wygląda tak niesamowicie, że wow, że to bym chciała zobaczyć. No i przy okazji też no, wszystkie inne efekty. No właśnie to, jak pomysłowo robiono niektóre rzeczy. Jak wiesz, wystarczyło, że tam wzięli jakieś to przejście, to taką spandex, tak? Który jakby naciągnęli, żeby zrobić takie wrażenie, że po prostu ściana jest plastyczna i że tam coś się wyłania z tej ściany. Tego jest cała masa. No więc po prostu zobaczyć to. No a jakbym miała z kimś porozmawiać, no to oczywiście z Wesem Cravenem, z którym już niestety nigdy nie będzie takiej okazji, ale generalnie, żeby porozmawiać z nim, nie tylko o ten film, jakby nie tylko o tym filmie, ale no generalnie o tej właśnie serio, całej jego drodze horrorowej. Czy on serio chciał uwięzić Freddy'ego w tym filmie? Albo z tym, z Robertem Englundem, żeby zobaczyć, czy on serio był taki jebnięty, jak się wydawał z tych wszystkich, wiesz, materiałów poza planu i... Z tego filmu... Z nowego koszmaru, tak. No. Znaczy Robert Englund w ogóle został wybrany do tej roli właśnie dlatego, że się wydawał jakby trochę inny i dziwny w porównaniu do kaskaderów, z którymi zwykle testowano tę rolę. Znaczy, no ja wciąż wierzę, że może, wiesz, jakiś będzie, nie wiem, taki jeszcze łód szczęścia w moim życiu i że Robert Englund, no skoro jeszcze żyje, to kiedyś przyjedzie na jakiś konwent, festiwal, jeśli cokolwiek. Festiwal będzie się rozrastał, tak jak się rozrasta, to za parę lat myślę, że nas odwiedzi. Ja wtedy rzucę absolutnie wszystko, co bym robiła w tym momencie i ja tam będę. No dobra, to słuchamy was teraz. Ja mam zacząć? Ja bym chciałbym mieć fotę na Instagrama z planu Blade Runnera pierwszego, najlepiej w tej chińskiej knajpie, bo tam były ładne światła i to by można fajnie było z filtrami sobie podrobić, żeby dużo lajków padło. To było piękne. Kurczę, z tych klasyków, bez kombinowania, to chciałbym oczywiście jakiś plan Gwiezdnych Wojen i to najlepiej chyba Ostatni Jedi, bo to było mocno gwiezdnowojenne, a przy tym miałbym ubaw siedząc z Rianem Johnsonem i się zastanawiając, jak można jeszcze zniszczyć Gwiezdne Wojny i coś tam można jeszcze napsuć. To jest moje marzenie, to jest moje podejście do Gwiezdnych Wojen. Ja bym zrobił najgorszy film o Gwiezdnych Wojnach, by go wszyscy znienawidzili, a ja bym był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i kazałbym sobie to nawet na nagrobku wyrzeźbić tak pięknie, że człowiek, który zniszczył Gwiezdne Wojny, ale miał przy tym ubaw. I to był ja. Kurczę, chciałbym któryś z trylogii Indiana Jonesa. Nie, trylogii. Zostańmy przy tym. Chyba był jeszcze ten film z tymi kosmitami, czy coś? Nie było. Były trzy filmy. I chyba najlepiej coś z Ostatniej Krucjaty, żeby jeszcze złapać Shona Connery'ego. Jakby miał być w tych czasach na planie, nie? To bym chciał jeszcze Shona Connery'ego złapać w sile wieku. A z współczesnych... Chyba najbardziej chciałbym być na planie Thor Ragnarok, bo nie dość, że tam są cudowna jest scenografia, tam też można świetne sobie fotki porobić i to przy okazji mogę spotkać cały przekrój aktorów, których chciałbym, wiesz, z różnych epok i tych, których uważam za fajnych. Na przykład miałbym może okazję spotkania Anthony'ego Hopkinsa, który jest ze starej daty, z tej klasycznej i chciałbym z nim porozmawiać. Mógłbym Tessa Thompson spotkać, do tego Chrisa Hemswortha, pogadać z Taiką Waititi. Jeffa Goldblum, najważniejsze, z Karlem Urbanem mógłbym się spotkać. Mata Damona, dokładnie, więc to jest cały fajny przekrój tych aktorów. Może Sean Gunn gdzieś by tam był, nie wiem, może też tam dorabiał, Pewnie był, bo co miał lepszego do roboty? Był Mikiem, się okaże.
No a to mi się wydaje, żeby było ciekawe, bo właśnie przez tą, głównie przez tą scenografię, nie? Że ten film jest tak przemyślany wizualnie i chciałby nam podotykać tych rzeczy, pochodzić po nich, podnieść młot Hulka, młot Thora też z chęcią, jeszcze jakiś młot pewnie jakbym znalazł, też bym podniósł. Myślę, że było fajnie. No i to jest taka moja czwórka w tej chwili, które mi przychodzą do głowy. Ja nie jestem pewna, czy Radek by podniósł, no ale... To Ragnarok też mi chodził po głowie, mimo tego, że widziałem jak no, ten making of i pogadanie z Taika Waititi byłoby super. O Gwiezdnych Wojnach to myślałem bardziej pierwsze Gwiezdne Wojny, czyli po prostu Star Wars, żeby zobaczyć jakie nastroje panowały, wiesz, jak ludzie jeszcze o tym mówili, może nie wiem, to się nie uda, nikt tego nie będzie oglądał, chciałbym bardzo posłuchać jak ludzie myśleli o przyszłości tej marki, kiedy powstawał pierwszy film. Chętnie bym zobaczył prequelową, tworzenie prequeli i co ludzie mówią za plecami George'a, jak on siedzi przed dwoma monitorkami i nad tym wszystkim czuwa. Natomiast ogólnie to chciałbym być na planie tych różnych filmów, które miały duże problemy i dużo scen się nie pojawiło. Szczególnie na przykład ostatnie z Disney Universe. Na przykład chciałbym zobaczyć naprawdę ile zagrał Jared Leto, skoro gadaliśmy o nim w ostatnim Q&A. I naprawdę zobaczyć sceny, które nakręcono z nim. No i oczywiście Batman i Superman, koniecznie, żeby zobaczyć ile Snyder Cut było faktycznie nakręcone. No to Justice League. Justice League, przepraszam. A Snyder Cut pewnie też w Batman Tam też był Snyder Cut, wszędzie jest Snyder Cut. No więc, ale ogólnie jak o tym pomyślę, to właśnie te wszystkie filmy, które mówi się, że tam masę rzeczy się wycięło, czy coś takiego, to chciałbym często zobaczyć na ile te legendy o wycinaniu rzeczy, czy na ile one były w ogóle gotowe, czy czasami w ogóle może się okaże, że były w ogóle fatalne i tak dalej, to chętnie bym zobaczył. O ten, Event Horizon i być przy tym, jak kręcą te sceny z piekła, nie? Jak tam pewnie się twarz ustawia. Parę dobrych dni spędzili pewnie na nakręceniu tych scen i tak popatrzeć na to, jak oni tam stoją, męczą się, kręcą to, a potem w filmie będzie z tego 5 sekund. O Jezu, ja bym jeszcze chciał na planie Godzilli, któryś z tych starych, żeby w kostium mi pozwolili wejść i rozwalić to miasto jakieś, ale tak. Albo w ogóle jakiegoś starego sci-fi'a, Barbarella, coś w tym stylu, żeby w te kostiumy, coś takiego. No to Ragnarok w sumie, na jedno wychodzi. W sumie tak, masz wszystko w jednym miejscu. Okej, wracamy do kolejnych pytań od Dziki jest wiatr. Abstrahując od rzeczywistości, chcielibyście zobaczyć film lub serial lub serię filmów polegający na crossoverze MCU z innym uniwersum? Jeśli tak, to jakie i dlaczego? Tak. Tak, z uniwersum Highlander, bo mamy nadchodzący film, który się nazywa Eternals. I w crossoverze dowiadujemy się, że Eternals to są tak naprawdę nieśmiertelni, znaczy jakby ci sami ludzie. Ale nie jest tak, że może być tylko jeden? Albo odwrotnie, że to nieśmiertelni z filmów Nieśmiertelny to są tak naprawdę Eternals, którzy nie pamiętają swojej przyszłości z jakiegoś powodu. I dlaczego się wybijają nawzajem? Więc teraz, ja bym nie chciał, żeby przez cały film było powiedziane, dlaczego się wybijają, ale Eternals podłapują pomysł i stwierdzają, no fakt, faktycznie. I zaczynają wszyscy walczyć ze sobą, żeby pozostał tylko jeden. Tylko jeden, że the price. Nie. Uwielbiam Nieśmiertelnego, ale nie. Ja bym chciał Nieśmiertelnego i Żółwi Ninja połączyć. Nie, ale to mi się wydaje ciekawsze. To prawda. No podając tak na to pytanie, możemy wyjść daleko, nie? Czekaj, co z MCU połączyć? Nie, też Żółwie Ninja. Połączmy wszystko z Żółwiami Ninja. Żółwie Ninja są odpowiedzią na wszystko. Czy nie wiem. Ja jestem trochę martwa w środku, jak o tym myślę. W sensie, no, w MCU jest wszystko i łączenie MCU, w sensie, wiecie, ze sobą, łączenie różnych postaci, które do tej pory się nie spotkały, jest ekscytujące. Łączenie różnych jakichś, nie wiem, zakamarków świata MCU, różnych jakby takich, wiecie, spraw, tych, nie wiem, przyziemnych z kosmicznymi, gdzieś tam zderzanie tych tylu różnych rzeczy, które gdzieś tam w MCU są. Tak, to jest super. Ale jakby dokładanie do tego jeszcze czegoś, albo jeszcze najlepiej, wiecie, jeszcze jakiegoś innego rozbudowanego świata, uniwersum, to wydaje mi się takie totalnie niepotrzebne. Jakby nie bardzo wiem, co by to jeszcze miało wnieść, jakby skoro w ramach MCU, jeśli nie wiem, potrzebujemy do jakiejś historii, jakiegoś tam motywu, postaci, wątku, no to możemy to dołożyć. To jakby
co miałoby nam wnieść dodawanie czegoś, no nie wiem, powiedzmy z innego uniwersum komiksowego, z innego uniwersum fantasy czy science fiction, jakby kompletnie nie czuję tego, nie czuję tego w sobie. Planeta Zeiss to tak naprawdę tytan. Nie, ale jest jedna rzecz. Wiedziałem, że czegoś szukasz w tym temacie. Jest jedna rzecz, z którą mógłbym połączyć MCU i zrobić film Gwenpool, gdzie łączysz MCU z naszym normalnym światem i robisz, nie wiem, o tym, jak wygląda to z perspektywy, no tak jak Gwenpool na komiksy, to tutaj na filmy i tyle. I robisz crossover z, nie wiem, i zapraszasz Martina Scorsese i ekipę do grania w filmie. Albo połączmy MCU z X-Men. Albo wiem, dodajmy, wiecie czego nie ma w MCU? W MCU nie ma żadnych reality show ani talent show. Tego brakuje. Nie ma kategorii R. Połączmy to z kategorią R i wtedy będzie lepiej. Albo z, ja bym w ogóle... Ja bym połączył to z jakimś streamingiem. Ja bym to połączyła z The Voice, żeby Piasek mógł być. Ale to... A ja bym chciał, żeby Aaron Sorkin przepisał Social Network tylko w taki sposób, żeby po prostu Garfielda zamienił z Torem. I tyle. I żeby było, że Mark Zuckerberg zrobił w konia Tora. I Tor jest zły, że go oszukali, a mógł założyć sieć społecznościową. I cały czas Hemsworth gra Tora tak jak gra Tora, nie? Jak Radek powiedział Garfielda, to myślałam o tym kocie i zastanawiałam się, czy właśnie, w Endgame miałby Garfield lecieć zamiast Tora. Podmienić uniwersum Garfielda z MCU. Nie, podmienić Social Network Garfielda na Garfielda. I on tego kota zrobił w chuja. To by było lepsze. I dlatego tak życie Garfielda wygląda tak, teraz. I właśnie dlatego Garfield nie zgłośniały się. Tak, no dokładnie, bo kiedyś zakładał sieć społecznościową z Zuckerbergiem. Wszędzie zamienić Garfielda na Garfielda. We wszystkich no, filmach. W Amazing Spider-Manie, nie? W tym przełęczy ocalałych. Połączmy z Garfieldem. Jak Garfield, wiesz, Panie Boże, daj mi jeszcze jednego. Z tymi ludźmi na plecach. Ale wiesz, ale rozmiarów dalej kota i on tak pyszkiem ciągnie tych ludzi. No, a potem tak... Panie Boże, w tym hełmie. Panie Boże, jeszcze jednego. Dalej taki mały. I gruby. I kreskówkowy. No. To są nasze pomysły na crossovery. Jezu, ale w ogóle taki film, ten film Garfield, seria Mel Gibson, nie? Vin Diesel mógłby głos podkładać. Nie, no dlaczego Vin Diesel, Garfield? Czemu nie? The Rock jako Odie. Michael Cera jako John i po prostu casting. Nie, ja bym właśnie nie, na Johna bym dał jakąś taką super gwiazdę Hollywood, nie wiem. Robert De Niro. Robert De Niro, jest tak. Joe Pesci wróci z reżyserii. Tak, Robert De Niro koniecznie. I to, ale odmłodzony. Ale odmłodzony technologią. Tak. Można go pokazać w różnym wieku. Tak, jak John się zmienił już. Garfield ma jeszcze jasno sezę. Pacino jako Garfield i Nermal jak ten, Joe Pesci jako Nermal. No, myślę, że jeśli coś powstrzyma Joe Pesci'ego, żeby nie wracać na emeryturę, wiesz, to właśnie rola w filmie Garfield. Martin Scorsese. To jest kino. Wreszcie, tu się dzieje, tutaj wyjdzie ten Coppola i powie, o tu możesz czegoś nauczyć, tu można, wiesz, zrozumieć. I wiesz, że będzie ten moment, jak John nie chce dać lasagne Garfieldowi i Garfield pociął mu twarz tym motylkiem. Już wyjmuje motylkę. No pazurami, no ze Scottem, nie? Nie, to jest film Scorsese, wyciąga i tak wyciąga motylka. No i mówię, najpierw jest, wiesz, nie dasz mi lasagne, nie, you talking to me? To tylko tak, później Garfield wciąga kreskę i idzie spać, nie? Dobra. Cały czas w ramach MCU. Mamy też, że odpowiedzieliśmy na twoje pytanie. Tak, wszystko w Nowym Jorku. I żółwie ninja też są. Okej. Żółwie ninja nie są jakoś tam powiązane? Z Daredevilem, nie? Że to ta sama substancja, co ten sam origin mają. Znaczy mają, no, podobny. Bo i tam ten, było... ten sam, nie, bo te dlatego tu był Hand, a tu jest Foot Clan i tam przerobione. No, dokładnie. Ale w oryginale robili tak, że jak spadły te chemikalia, to one najpierw oślepiły Matta Murdocka, a później to, co spłynęło do kanałów, to nigdy... To potem się nie zmienili, no ale... To samo uniwersum, no. No i tam jeszcze jest właśnie Robert De Niro gdzieś jest Spider-Man. My gdzieś jesteśmy. Wszystko się dzieje w jednym miejscu. My gdzieś jesteśmy. Connor McCloud gdzieś tam biega, także to... Już super crossover. Okej, to ostatnie pytanie od Dziki jest wiatr. Jak myślicie, jak odbierać będą filmy MCU ludzie za
2030 lat po zakończeniu całej serii. Martin, nie słuchaj. Radek, czy, a to osobne pytanie, dobra, to przyjdziemy potem do Radka, ale, że tak powiem, wydaje mi się, że my nie jesteśmy sobie w stanie w ogóle objąć umysłem, jak za 2030 lat w ogóle będzie funkcjonować taki konstrukt, jak, nie wiem, ludzki umysł, rzeczywistość, czy cokolwiek, więc... Ja jestem w stanie przewidzieć, nie będzie. Może na potrzeby tego pytania założymy, że tam miał być myślnik między 20 a 30 i może... Albo ukośnik. No. Że to nie miało być za 2030 lat. Tak się domyślam. No. Ej, ale nie, to teraz to pytanie mniej mi się podoba, bo ja już to chciałam, wiecie, tak popłynąć, że to no, to jakbyśmy się zastanawiali na przykład, co tam ludzie, wiecie, w tym przełomie przed naszą erą, naszej ery, na przykład myśleliby o kinie Marvela, no to tak samo możemy myśleć, co za 2000 ci ludzie będą myśleć o kinie Marvela. Myślę, że bogowie do nich mówią generalnie. A za 20-30 lat... To nie jest dużo. 20-30 lat, no to jeszcze my będziemy żyć. Że jeszcze będzie trwało. O co wam chodzi? Za 20 lat MCU dalej będzie trwało. Przynajmniej umrą już te stare konie, te wszystkie Scorsese, Coppola i tak dalej. Przynajmniej nie będzie narzekania, że to nie jest kino. Nie, będzie siadał James Gunn i patrzył na nowe kino, które powstaje. Nie, to nie jest kino. Marty Scorsese będzie jak Kirk Douglas. Dalej będzie, no dalej będzie kręcił. No. I będzie kręcił dalej takie energetyczne, wiesz, Wilk z Wall Street 7, nie? A czemu nie? Niech tam nie gra. No nie, ale wiesz, my na to będziemy tak reagować, jak kurczę, 30 lat temu był, wiesz, Batman z Keatonem. To będzie dalej. To będą filmy MCU, to będą te filmy, które lecą w niedzielę po kościele na TVN-ie wtedy już. Nie, ja mam nadzieję, że kościoła to akurat już nie będzie. Akurat ja myślę, że będzie bardziej jak Star Wars ten motyw z MCU, tak jak myślimy, okej, pierwszy Star Wars był już troszeczkę dawniej, ale cały czas myślimy o jakiejś sadze, nie, która jakoś ukształtowała sci-fi, czy ogólnie kino rozrywkowe danej epoki, no to myślę, że właśnie MCU będzie się bardziej w to wpisywało. Aczkolwiek ja dalej uważam, że za 10 lat ono będzie dalej trwało, więc za 20 lat to znowu nie minie tak dużo czasu od zakończenia MCU, o ile będzie zakończone. Za 10 lat to będą powracali ci aktorzy, którzy teraz skończyli. Dokładnie, będziesz miał Oldman Stark dopiero za 10 lat, więc... Za 20-30 lat to już byłaby pora na reboot, dobra. No, więc... Wydaje mi się, że lepiej bardziej się mi opłacało zrobić to odnowa dla nowego pokolenia niż ciągnąć za to dalej. Za 40 lat już będzie za mało ludzi na świecie żyło, żeby... No właśnie, już do tego nie czasu... Będą mieli, pewnie... Już nie będą mieli gdzie gadać o... Za mało miejsca będzie. A za 2030 lat? Co dopiero? To już mutanty będą tylko, wiesz. Znaczy szczerze, wydaje mi się, że za 20-30 lat po prostu będzie wspominać MCU jako ten jeden twór. Wydaje mi się, że to będzie charakterystyczna rzecz, że MCU się będzie mówić jako o MCU, a nie o poszczególnych filmach. Niektóre będą się wybijać, niektóre ludzie będą wspominać pozytywnie albo negatywnie osobno, ale to jest interesujące, że tak jak o Star Wars mówimy o tej starej trylogii, no Star Wars, ale to są 3 filmy, a tutaj mówimy o więcej niż 20 na tym etapie, które będziemy traktować po prostu jako jeden byt. To jest ciekawe w tym kontekście, nie? Że będziemy mówić o MCU, to było takie i takie. Znaczy, to zależy. Jeżeli z jakiegoś powodu wystartuje w ciągu najbliższych 10 lat kolejne duże, prężne uniwersum filmowe, albo nawet więcej niż jedno, no to wtedy będziemy myśleć MCU w kategorii tego jako pionier nowego trendu, który się rozwija później. Jeśli żadne nie wystartuje, to zgodzę się z Łukaszem, że będziemy wtedy myśleć o tym jednym, zamkniętym bycie. Nie wiem, ja mam nadzieję, że będę żył wtedy jeszcze. Na razie się nie zapowiada, ale... Ja bym chciał dożyć tych czasów. Coś. O. No. To jest dużo warzyw, wiesz, choć spać w regularnych porach, to dożyjesz. No, musiałbym zacząć spać regularnie, się wysypiać. A to dobry pomysł na przyszłość. No i jeszcze 20-30 lat, ale też 2030. Uprawiaj sport, nie wiem, co tam się... Nie wiem, co się jeszcze robi. Wszystko to, czego my nie robimy. Nie? Tak, dokładnie. Wszystko to, czego nie robimy. No dobra, to jeszcze tutaj dokończę, bo pytanie tutaj do Radka. Radek uprawia sport. Radek, czy studiowanie filmoznawstwa wpływa na odbiór filmów? Pewnie gorzej tylko. Znaczy, wysysa energię trochę człowieka. Dużo daje, bo poznajesz kino od te wszystkie technikalia, które nim działają. Inaczej patrzysz, wiadomo, na filmy i jak widzisz struktury, widzisz te wszystkie trybiki, które tam działają, te wszystkie rzeczy, na które normalnie nie zwracasz uwagi, wiesz, że ktoś tam odpowiada oddzielnie za dźwięk, o wszystkie te rzeczy, wiesz, jak w ogóle powstaje dźwięk i no takie rzeczy, no na które detale, na które normalnie nie zwracasz uwagi, one ci się zlewają jednak w taką narrację płynniejszą, nie? Inaczej odbierasz jednak te filmy. No i to
po filmoznawstwie, po tych wszystkich rzeczach, no to patrzysz na te filmy właśnie jako na strukturę, jako taki wielki plac zabaw, gdzie każdy ma swoją rolę i od razu to zauważasz. I troszkę odbiór jest na jakimś poziomie gorszy, bo już nie masz aż takiej przyjemności z oglądania tego, czerpania takiej czystej przyjemności z tego kina. No ale z drugiej, wtedy już wiesz, kiedy film jest naprawdę dobry i czujesz to i widzisz, jaki tam był włożony wkład, żeby ten film był naprawdę dobry i wtedy też widzisz, kiedy film jest naprawdę zły, nie? I ktoś, i ja na przykład już nie mogę tak powiedzieć, że ktoś wie, a ten film był okej przecież i ten, a ja już nie, to gówno nie było okej, nie? To było wszystko mi nie pasowało i człowiek się robi krytyczny bardziej, to też jest dobre i też ma swoje plusy i minusy. I na pewno czuć przesyt w którymś momencie ilością obejrzanych filmów, nie? Bo tam jak masz zaliczenia, jak masz te wszystkie kursy i to musisz oglądać i oglądać i oglądać i czytać o tych filmach i oglądać i przerywać oglądanie czytaniem i poznawać setki nazwisk i setki stylów reżyserskich, epok i wszystkiego i w końcu się robi taki wielki, wielki bajzel, który naprawdę ciężko poukładać w głowie. Ale jak się uda go doprowadzić do porządku, to jest fajnie. Tyle mogę powiedzieć. Na pewno nie żałuję, ale z drugiej strony troszkę radości zabrało z tego. No jak wszystko, tak życie wygląda. Więc... Życie od tego jest, nie? Zabiera życie też trochę zabiera troszkę radości ze wszystkiego. Troszkę daje, troszkę zabiera. Trochę nie chcę deprecjonować filmoznawstwa, ale przynajmniej w tej pierwszej części... Ale właśnie to zrobię. Ale to zrobię, bo co do tą pierwszą część, to nie wiem, pojedź na tydzień na plan i generalnie jakiś filmowy, popracuj tydzień na planie filmowym w dowolnej roli właściwie. I generalnie będziesz miał to samo, o czym Radek mówił w pierwszej części. Nie mówię przy oglądaniu filmów i reszcie, no bo to ci uczy co innego, ale generalnie to wydaje mi się, że i tak... Mówię, nie chodziłem na filmoznawstwo, więc nie wiem, ale na ile mam porównania z innych dziedzin, to lepiej takie rzeczy na bieżąco oglądać i brać w tym udział. I wtedy praktyka, masz w krótkim czasie się można nauczyć, wydaje mi się, więcej, a przynajmniej zobaczyć. No, zawsze przez praktykę się więcej nauczyć niż przez teorię, właśnie. Nie? Jak cię wrzucą w tą... na tą szaloną pościg filmowy, twórczy, no to zupełnie inaczej musi działać. Nie, no jak wiesz, jak na przykład jesteś na planie, musisz napracować, musisz to robić, musisz wszystko łapać na momencie, niż siedzieć nad książkami i sobie, wiesz, poznawać te właśnie tak filmoznawstwo, żeby robić filmy, tylko idziesz po to, żeby dostać nie, wiedzę teoretyczną. To są dwie oddzielne rzeczy. Ale nie chodzi o robienie filmów. Poczuć, jak to wygląda. Właśnie poczuć, jak to wygląda. No ja miałem okazję tydzień popracować na planie i właśnie miałem po tym dokładnie coś takiego, że miałem przez długi czas problem z oglądaniem filmów, bo sobie cały czas wyobrażałem, jak to wygląda zza kamery, nie? I wszystkie te elementy jakby cały czas ci chodziły. Ale oczywiście nie mówię, że całej reszty się nie możesz dowiedzieć, jak historii kina chociażby. No, tego się na planie nie nauczysz. A najgorzej jak wiesz, jak jakieś sceny powstawały w filmach, nie? Bo czytasz o tych filmach dużo i masz te wszystkie, oglądasz materiały, making-offy i później z kimś oglądasz film i wiesz, i wszystkie sceny psujesz, bo wiesz, jak one powstały. Ja tak miałem kiedyś, jak siedzieliśmy ze znajomymi przy piwie i co jakieś tam rzeczy sobie przypomnieliśmy stare, nie? Klasyczne i kumpel zajarany Tehu, jest ta okładka. Byłeś wtedy, nie? Jest taka okładka do kultowego albumu The Who, jak wszyscy leją na ten, jest taki kawał kamienia, słup kamienny i wszyscy na niego sikają. I to było takie, wiesz, takie anarchistyczne i takie, wiesz, wyzwolone, że oni obcikali ten słup i odchodzą, nie? I kumpel mówi, patrzcie, jakie to jest, wiesz, tam, no takie, wiesz, takie rebel i w ogóle. A ja, nie, wiesz, bo mam taką ciekawostkę związaną z tym, z powstawaniem tego zdjęcia. Oni nawet nie mogli wysikać na to, bo było za gorąco, byli odwodnieni i oni to wodą polali tylko, nie? I wiesz, cały czar prysnął tej sceny, tej anarchii. Masz czterech chłopa, którzy się nie umią wysikać na kamień i muszą go wodą polewać. Very rock and roll. No. I rock and roll umarł tego dnia. Od tej pory Radek nie jest zapraszany. No już nie. No. I więcej razy tak robiłem i Łukasz też to zna. Zna żywca. No. No. Tak, to lecimy dalej. Mamy nadzieję, że Radek nie zepsuł zbyt wielu innym osobom muzyki, filmu i generalnie sztuki i kultury. Pytanie od Igor K.I. DCU można uznać za martwe, jeśli kiedykolwiek żyło. Co waszym zdaniem było główną przyczyną nieprzyjęcia się filmów DCU? Czy zbyt szybkie wprowadzenie bohaterów bez osobnych filmów, jak w MCU?
No, ale dlaczego jest martwe? Właśnie lepiej niż kiedykolwiek. Myślę, że się właśnie całkiem nieźle rozwija i całkiem nieźle idzie do przodu. To jest najlepszy tekst na początek jakiegoś filmu, jakiegoś horroru. DC jest martwe, jeśli kiedykolwiek żyło. To horror jakiś dramatu raczej. Nie, no ja myślę, że się ma lepiej niż kiedykolwiek na dobrą sprawę, bo nie dość, że ma przed sobą masę perspektyw, większe zainteresowanie i wreszcie pierwszy miliardowy film na koncie, ma tego Jokera, który jest ogromnym sukcesem, a nie, to nie DCU, ma w perspektywie parę innych filmów ciekawych, no, Batmana, Smitha, tego Matta Reevesa, który się zapowiada też bardzo ciekawie, także wydaje mi się, że ma się dobrze. Natomiast co było przyczyną nieprzyjęcia filmu DCU? Ja myślę, że nie wprowadzanie bohaterów, albo nie wprowadzania bohaterów, ani gonienie Marvela, nic takiego. Filmy były słabe. To jest podstawowa rzecz. Zack Snyder był problemem. No, Zack Snyder to jest najprostsza rzecz. Ale to nie jest kwestia Zack Snyder ze swoimi pomysłami. Jest kwestia tego, że po prostu były kiepskie filmy. Jakby no, zrobili... A czyje to były filmy w większości? Ale gdyby to były filmy Zacka Snydera, które by się większości osób podobały, to byłoby spoko. No, to jest kwestia tego, że zwyczajnie zrobili złe filmy, które nie przyjęły się zbyt dobrze, które nie rokowały na przyszłość i tyle. To jakby, ja wiem, że fajnie się roztrząsać tutaj, czy powinni zrobić tak jak Marvel, czy nie powinni zrobić tak jak Marvel, czy powinny ten, no spoko, jakby to jest na pewno fakt, że filmy były złe, to jest też wynik wielu innych decyzji, które zostały podjęte, ale koniec końców, gdyby te filmy były dobrze przyjęte i były dobre, to nie mielibyśmy tej dyskusji w tym momencie. Nie, ale według mnie to był błąd konstrukcyjny, właśnie mówiliśmy o tym nie pamiętam przy której okazji, że oni popełnili największy błąd reżyserowi, dając kontrolę nad uniwersum niejako. Bo jakby to jest najważniejsze. Jeżeli miałbyś kogoś z zewnątrz, kto mógłby temu doglądać, a nie tylko bandę garniaków, rób Zack swoje, to pewnie by się ktoś zorientował, gdzie to się nie klei i jak to inaczej łączyć, jak to próbować ze sobą wiązać. Natomiast dali to reżyserowi, już pomijając to, na ile to byłby dobry reżyser, a na ile był to Zack Snyder. I według mnie to nie miało prawa powstać, bo gość w jednym filmie kombinował na 5 filmów do przodu. I co by nie mówić o Zacku Snyderze, jego dotychczas, nie wiem, jego 300, czy jego nawet Watchmen, czy coś takiego, czy to były dobre filmy, czy nie, ale chociaż były jakoś spójne same w sobie, jeżeli miały, w sensie niekoniecznie tonalnie, ale przynajmniej fabularnie. A tutaj miałeś po prostu, każdy film to było od nasrania jakichś drobnych rzeczy, bo ten gość nie myślał o robieniu filmów, tylko o robieniu uniwersum. I według mnie to kompletnie wszystko położyło. I jasne, może to się zawsze sprowadzi do tego, o czym Łukasz powiedział, to były złe filmy, ale wydaje mi się, że jakby gwóźdź był właśnie w tym miejscu, że był jeden gość, który nad tym wszystkim siedział i nie miał nikogo jakby u góry, kto by mógł spróbować mieć big picture, tak powiem. Plus wariacjami. Fajnie się, wiesz, bawić materiałem źródłowym i go zmieniać i kombinować z nim, ale jeśli nie uchwycisz tego sedna, czym, kim jest postać i tego nie rozwiniesz w jakiś fajny, twórczy sposób, no to się wszystko posypie. A jednak Snyder to była jednolita wizja całego uniwersum, gdzie no, nie możesz Supermana pokazać dokładnie w tym samym kluczu jak Batmana, a on próbował, wiesz, wszystko sprawić do wspólnego mianownika, nie? A siłą komiksów, szczególnie DC, jest to, że te postacie są różnorodne, nie? I fajnie je dopasować pod względem jednak tej różnorodności, a nie sprowadzać jej do tego, że wszystkie przypominają tą samą postać, nie? No tak jak było z Batmanem i Supermanem, Batman i Superman, nie? No te postacie były praktycznie takie same i nie ma żadnej przyjemności w oglądaniu konfliktu dwóch gości, którzy podchodzą do sprawy w podobny sposób, nie? Tam jednak musi być jakiś konflikt, który pokazuje, że te postacie są inne i są z różnych światów. I można to połączyć fajną, jednak jednolitą narrację, co zresztą Marvel pokazał idealnie, nie? Że też postacie z różnych bajek, a jednak potrafią ze sobą współpracować i dobrze razem wyglądają, wiesz, na ekranie, dobrze razem działają. Jeszcze wracając do tego, co napisał tutaj nasz widz, że można uznać za martwe, wydaje mi się, że to może chodzić o to, że jakby, jasne, mamy te filmy, ale że jakby na tym etapie jakby oni poszli ten krok do tyłu i niekoniecznie budują jakieś to uniwersum między tymi filmami, że no jakby, jasne, mamy te kompetentne filmy indywidualne, powiedzmy, no ale że jeśli, nie wiem, obejrzymy Aquamana i obejrzymy Shazama i prawdopodobnie na przykład, nie wiem, przyszłoroczne, nie wiem, Wonder Woman, to jakby nie widać, że wiecie, to jest, nie wiem, to jedno uniwersum, że nie wiem, ci bohaterowie jakoś tam się nie spotykają i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj to o to może chodzić, no ale jakby nie, no, nie jest powiedziane, że to, że nie wiem, DC w jakimś momencie nie wróci do tego. Wydaje mi się, że no w tym momencie to chyba lepiej, że jednak mamy te kompetentne filmy same w sobie. Robią dobre filmy, to jest to, tak, czemu wiem.
no wreszcie stwierdzili, ej, może zróbmy dobry film. Jakby zawsze fajnie jest, jak, nie wiem, bohaterowie mogą się spotkać, jak jakieś tam drobne rzeczy, które gdzieś tam były w jakichś filmach, można potem wykorzystać w jakimś kolejnym filmie, gdzie coś tam nagle do czegoś tam prowadzi, gdzieś tam się składa w jedną całość. Ale wydaje mi się, że no to też nie powinniśmy jakby na tym etapie skreślać DC, tak, tego uniwersum DC, że no jeśli dalej będzie szło no, na takim poziomie, jak idzie im teraz od ostatnich ich poczynań, no to że prędzej czy później gdzieś tam na nowo spróbują, tak? No tylko właśnie już właśnie może z innym podejściem, właśnie tak jak Oskar mówił, żeby jak już będzie ktoś, kto nad tym czuwa i tak dalej. Weźmy pod uwagę, powiedzmy, że do Justice League włącznie to był falstart. I w tym momencie, jeżeli popatrzymy na te filmy, które są poza tym, no niech będzie, że jeszcze wyciągnijmy stamtąd tą Wonder Woman, bo ona się przyjęła, no to są dopiero Wonder Woman, Aquaman i Shazam. Mamy trzy filmy dopiero. No to jak popatrzycie na Marvela, no to tam też crossoverów nie było przez wiele filmów. Jasne, były sceny po napisach, które niby to jakoś crossowały. Ale wyobrażę sobie, że jakby po Aquamanie i Shazamie i Wonder Woman była scena po napisach, gdzie jeden, ten sam typ się pojawia i rozmawia z tym, z każdą z tych postaci, byłoby na to, wyszłoby na to samo. Dokładnie. I o tym mówię, że właśnie w Marvelu miałeś co? Miałeś dwa Ironmany, Kapitana Amerykę i Thora, zanim było Avengers. Czyli już miałeś cztery filmy na dobrą sprawę. No to tu tutaj masz dopiero trzy, no bo... I to mówię, i to jeszcze licząc Wonder Woman, która była trochę w tym starym jeszcze bigosie wrzucona, więc jeszcze można spokojnie dać czas, żeby te postacie stanęły na własnych nogach. A wydaje mi się, że też wielką siłą MCU tego startu, i to wrócę do tego, o czym Radek mówił, było to, że Kapitana, Thora i Iron Mana robiło trzech różnych reżyserów z zupełnie innymi wizjami. Każdy miał inny pomysł. Nawet gdyby Man of Steel dalej zrobił Snyder tak, jak zrobił, ale Wonder Woman zrobiłaby Patty Jenkins tak, jak zrobiła, i gdyby ktoś inny usiadł do Batmana wtedy, zamiast robić Batman v Superman, tylko kompletnie inna osoba, która nawet bez, wiecie, Snydera, który nad nim stoi na planie, tylko zrobi po swojemu Batmana, to myślę, że to wszystko mogło pójść by inaczej, nawet z tym Man of Steel, nawet kto lubi, nie lubi wizerunku Supermana, tylko uznali, że nie, że teraz to robi Snyder, potem Justice League robi Snyder i zabrakło tych wielu głosów. To też jest, to nie jest tak, że nagle DC ucieka od tego starego uniwersum, wiesz, jakoś zupełnie, bo jednak w Shazamie mieliśmy tego cameo Supermana i to nie było tak, że to była, wiesz, noga nieznanego gościa czy coś, tylko wiedzieliśmy, że to jest Superman i wiemy, że on jest w tym świecie i wiemy, że to kiedyś tam może doprowadzić do jakiegoś znowu połączenia tego świata, ale teraz nie muszą tego robić, nie mają powodu, żeby, wiesz, żeby znowu się bawić w jakieś gonienie Marvela śmieszne, coś takiego. Robią to, co robią, mają te pomysły na i dają reżyserom wolną rękę, co jest najważniejsze i co działa w tym momencie. Więc niech robią. Okej, okay, to lecimy dalej. Pytanie kolejne zadaje nam Weronika 1410. Oskar, kiedy wspomniałeś o talizmanie w Q&A, łezka sentymentu zakręciła się w oku. Odkurzyłam pudła, skrzyknęłam znajomych i graliśmy, dopóki upojenie alkoholowe na to pozwalało. Dzięki ci za to. Dzięki, Oskar, że wpędzasz ludzi w alkoholizm. Co mogę zrobić? Nie, talizman fajny. Grałem kiedyś w Polsce nie było licencji na talizman. Magia i miecz! I była magia i miecz i magiczny miecz. I to się kserowało jeszcze od siebie. Nie dość, że to było bez licencji, to jeszcze grało się na kserowanym. I to były takie tęgie z żyny po prostu z tego. Jak na początku wyszła magia i miecz, która była taką... Ej, co tym dwóm? Don Vito od gier. Fajnie. Mów, Oskar, ja cię słucham. Co mogę powiedzieć? Talizman? Fajne. Grałem. Grałem. Dziewczyna ucieszona, Oskar. Nawet nie, żebym szczególnie jakoś był fanem, tak rzuciłem. No, była magia i miecz, która była totalnym zżyną z talizmanu. No tak, praktycznie jeden do jednego. No a potem zrobili magiczny miecz, który był już jednak, postarali się zrobić coś innego. Ale to też było śmieszne, że coś innego. No to w magicznym mieczu, w magii mieczu było tak, że i w talizmanie, że schodziło się od zewnętrznego kręgu do wewnętrznego, to oni będą oryginalni, idziemy w drugą stronę. Nie? I to polegało dokładnie na tym samym w sumie. Ale kurde, ile czasu przy tym się spędziło, grając z tymi wszystkimi postaciami, tymi dodatkami, te plansze, tam, to się dosuwało. Góry, nie? Tam były góry, jakieś podziemia. Labirynt magów, jaskinia, to w ogóle polski dodatek zrobiony tylko przez właśnie tutaj. A ostatnio miałem okazję sobie pograć w komputerową wersję tego, ale to jednak nie to samo. Jest na Steamie, ale to nie polecasz?
Czy można pograć, ale mówię, no to zdecydowanie nie jest to samo, co jednak papierowa wersja. Talizman jest w wielu game shopach do kupienia w Polsce, tylko no już ma już prawdziwy licencjonowany Talizman, więc on kosztuje i tyle pieniędzy, co kosztowałaby gra z pełną licencją, więc jak ktoś chce się w to pobawić, to ostrzegam, że to jest kosztowne, nie bardzo hobby. I szczególnie jak ktoś chce dodatków dokupić, to uff. Okej, okay, to lecimy dalej. Co mogę powiedzieć? Nie wiem, może coś mądrego. Nie grałem. Następne pytanie zadaje Paweł Sikorski. Cześć. Chciałbym wam podziękować za świetną robotę i wysiłek spędzany na produkowaniu codziennie nowych materiałów. Jak myślicie, czy 10 pierścieni będą nowymi kamieniami i czy pojawi się smok? Pojawi się, mam nadzieję. Smok fajny. Rings are the new stones. Ale nie, z tymi z pierścieniami proszę, nie. Fajnie jakby się pojawił w którymś momencie smok, bo smok fajny, ale... My sobie żartowaliśmy, że w sumie smok to mógłby się w każdym filmie pojawiać. Smok może być, zawsze. Tak, tak, mówiliśmy, że smok w każdym filmie pomoże. Ale dobra, to może tak... Może taka szybka notka, dlaczego smok i dlaczego pierścienie dla ludzi, którzy nie wiedzą, o co chodzi. W nowy Shang-Chi, film MCU, który nadchodzi, nazywa się Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, dobrze mówię? I to się odnosi do 10 pierścieni, które dają Mandarynowi moc. Mandarynowi, temu oryginalnemu, nie Trevorowi, wiecie. Temu, który jest niby tam prawdziwy. I to są Makluan, one się nazywają, te pochodzenie. I one są z kosmosu, mają moc, są z kosmosu. Ale jest też inny przedstawiciel konkretnej rasy tych Makluan i to jest... To wcale nie jest smok chiński. To jest wielki kosmita, który tylko wygląda jak smok i nazywa się Fim Fang Fum. Który wielokrotnie tam walczył z bohaterami Marvela i jakby fajnie jakby on się pojawił, to jest fajny pomysł zrobienie smoka, który też jest ciekawy, z nim można pogadać, to nie jest po prostu głupia bestia, to jest jakiś tam kosmita. Ale... Czy spełnia życzenia? Nie, ale może z nim porozmawiać, więc jak się jest... Ale odpowiada za genezę Shit Kinga, postaci z Full Killera, którą uwielbiam. Piszcie sobie Shit King. W każdym razie... natomiast piszcie Shit King Marvel, okej? Okay? Bo Shit to King, będzie no bezpieczniejsze. Okej, okay, masz rację. Chociaż kurde, to też może. Nieważne. W tym momencie... No ale pierścienie niech będą związane z Mandarynem, niech dają mu jego moc, niech stanowią jakieś zagrożenie dla innych, ale nie róbmy z niego, wiesz, 10 pierścieni, które wszystkie odnaleźć i w mroku złączyć. Albo w ogóle, jaki to był downgrade od rękawicy nieskończoności do 10 pierścieni, które mogą wiedzieć, że możesz laserem strzelić. I one ring to rule them all. Niech to będą ale właśnie. Wiesz, ale tu masz kamień nieskończoności, możesz zmienić rzeczywistość, tak. A ty możesz laserem. Nie, one tam coś tam potrafiły, ale bez przesady. Gówno potrafiły, lipne pierścienie. Pamiętam z kreskówki z Iron Manem, że tam ten zielony Mandarin zbierał te pierścienie i one tylko robiły takie... To było wszystko. I tak 7 już ma Ariana Grande, więc tylko zostałyby 3, nie? Więc to znaczy. No. Ja jestem team Ariana, jak coś. Ja niż team Mandaryn. Ja team Fing Fang Fum. No. Fing Fang Fum. Ja jestem team Shit King. W ogóle mogliby ten Next Wave zrobić adaptację i tą scenę z Fing Fang Fumem, żeby się zastanawiali wszyscy, czemu on ma spodnie. No, he's gotta go. Dobra, nieważne. No. Tak, wygadaliście się o biżuterii i kosmitach? Dobra. Kolejny tip od FELM. Nie wiem, jak mam to przeczytać. Nie, czy to skrót od czegoś? Czy... Film. Ale drukowanymi, to tak jakby... No, whatever. Jakiś akronim może. Nie wiem. Może to FIL, a to M to od czegoś innego. Może to Piotr Kupicha. Dzień dobry. Kto w naszym kraju, prócz was, dobrze prawi o kulturze popularnej? Przy okazji jedna uwaga z miłości do całej społeczności napisów końcowych. Ciężko to się ziemniaki nosi, a nie mówi. Pozdrawiam. To odniesienie do czego? No w tego, że czasami powiesz ciężko powiedzieć, albo generalnie, nie wiem, że no... Że generalnie jak powiesz coś ciężko w znaczeniu, kiedy powinieneś powiedzieć trudno, tak? Że nie wiem, trudno coś zrobić, a ciężkie, no to nie wiem, ciężkie, no nie wiem, ciężkie z wiadro z węglem, tak? Oh my god, wszyscy wiedzą, o co chodzi i to jest najważniejsze, więc... To nie tak, jak mówisz na filiżankę kubek na przykład, ja wtedy nie wiem, co mam ci przynieść, to tutaj jak ktoś kiedyś mówiłam na ten... To jest kubek, ma ucho...
i ale koryto. Ma kształt filiżanki, takie jak filiżanki mają. Kiedyś mówiłam na to garnek i była jeszcze większa konfuzja. No więc, ale to taki przykład. Chodzi o to, że jak mówisz, że coś ciężko, to jakby kojarzysz to z trudem i czymś właśnie... Znojem. Wychodzi na jedno, na dobrą sprawę, więc niech to wpiszą wreszcie do tego słownika i będzie święty spokój. No. Więc... Na przykład ciężko się umiera, a nie trudno, bo łatwo. Łatwo umrzeć, ale ciężko. To się umiera, jak umierasz. No, więc no, wiesz, to tak takie jak sytuacje, ludzie, którzy czepiają się słowa strasznie w pozytywnych kontekstach, no, nie? Że nie można powiedzieć, że strasznie się cieszę. No można. No nie, bo strasznie to jest negatywne i to nie możesz się cieszyć strasznie, bo jak się cieszysz, to nie możesz, wiesz, to nie jest, to nie może być jednocześnie negatywnym uczuciem, pozytywnym. No, wyjdźcie to... na dwór. To kto oprócz nas dobrze mówi o kulturze popularnej? To dobrze to nikt. To. Ale są osoby, które tak trochę. Znaczy to też zależy, o czym mówimy. Czy mówimy na przykład o recenzjach i o osobach, które robią recenzje, czy osobach, które po prostu dyskutują na temat popkulturowy. Bo osób, które robią recenzje kanałów z recenzjami jest dosyć sporo, czy jakichś blogów i tak dalej. Natomiast jeżeli powiemy o... po prostu rozmowie, tak jak my robimy, dyskusjach popkulturalnych, to nagle te grono się bardzo, 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 bardzo zawęża. O, mi tego chyba najbardziej brakuje, nie? Że jak coś się dzieje w popkulturze takiego ważnego, znaczy ważnego, głośnego, nawet nie tyle ważnego, bo to wiadomo, to zależy, ale jak coś głośnego się dzieje, to jakby mało jest miejsc w polskim internecie, gdzie mógłby się udać po jakiś komentarz, nie? No są kanały newsowe, które komentują te wszystkie gówno newsy. Ale no na przykład, wiesz, tak jak ostatnio była ta cała imba ze Scorsese i całą resztą, nie? Mm-hmm. No i jako odbiorca popkultury chciałbym zobaczyć, co ludzie myślą na ten temat. No to jakby wolałbym się skierować w stronę ludzi, którzy no, mówią o popkulturze generalnie. No i poza naszym kanałem, to nie wiem, ostatnio Paweł z Kasią nagrali podcast o tym, nie? Tak. A poza tym, no to a może tak gdzieś... to tylko jako newsy, nie? Możesz sobie poczytać na serwisie Scorsese mówi to i to, cytat i koniec. Jedyne, co mi zostaje, to czytanie komentarzy, a ja jestem już dorosły, więc wiem, żeby tego nie robić. Już się nauczyłem, sparzyłem się wielokrotnie. Ale jakby, wiesz, no i to jest tylko przykład, nie? Wiadomo, że to nie jest, to akurat może nie jest temat, który wszystkich musi jakoś ten, ale no nie wiem, na przykład jakiś czas temu była ta cała drama, która wynikła z Harveyem Weinsteinem, nie? Nikt w ogóle nie podejmował tego tematu, absolutnie ale nikt, ale wiesz, nie? nawet ja sprawa tak... taka bliższa tutaj, wiesz, tym komiksowym rzeczom, jak na przykład była ta przecież sprawa Spidermana, tak? Że doszło do umowy, czy dojdzie i tak dalej, to na bieżąco przecież nikt o tym też, no wiecie, nikt tak właśnie rzetelnie tego nie komentował, prawda? Chyba, że ploteczki z We Got Discovered umówili nie, się właśnie, na, nie mówię na 7 filmów. O tych, tak, o tych plotkach, że jednak się dogadali. 7 coś, filmów tylko będzie. Tylko właśnie o takiej rzetelnej analizie, kto ma jakie argumenty i tak dalej. No, no nie? To jest coś właśnie, czego mi bardzo brakuje. Takiej, nawet nie tyle publicystyki, bo to się kojarzy już z czymś takim, wiecie, poważnym i tak dalej, ale właśnie opinii zwykłych, nie? Tym bardziej, że wiem, że wielu moich znajomych, nawet wśród takich, takich, którzy publikują regularnie coś w sieci, mają zdanie na dany temat i są w stanie się powiedzieć sensownie i tak dalej, a po prostu nie publikują, nie? Jeszcze i tak samo zresztą mam też z grami, też mi brakuje po prostu opinii w temacie gier. Tam jest jeszcze parę podcastów, więc jakbym chciał coś, jakiś temat, coś poznać, zdanie, no to bym się skierował na jakiś podcast, ale na przykład kanałów, gdzie które podejmowałyby jakiś temat, a nie po prostu strały recenzjami kolejnych tytułów, no to też za bardzo nie ma, więc to nie tylko tyczy się tutaj naszej filmowej panieczki, ale też trochę szerzej. Generalnie brakuje ciekawych opinii po prostu, nie? Więc... No, a zacznij szukać na przykład o książkach. Kanały o książkach muszą jechać albo na Harrym Potterze, bo to jest jedyny temat, który gdzieś tam się klika, no albo w ogóle na jakiś, nie wiem, no to jest moja biblioteczka, to są książki, które kupiłam w tym miesiącu, a no już jakby tam w ogóle jest jeden kanał może, który kojarzę właśnie z jakimiś takimi poważniejszymi opiniami, ale taki właśnie bardziej taki przekrojowy, to też nie bardzo. Czy nie wiem jak jest obecnie, bo przepraszam, ale straciłem jakieś zainteresowanie rynkiem komiksowym mocno. Tematem myślałem teraz. Tematem. Natomiast nie, wiecie co wychodzi. Nie uchodzi. To o czym mówicie już przestało mnie interesować, sorry, na razie. Nie, jeśli chodzi o komiksy, natomiast kiedy prowadziliśmy Comics Weekly, no to zabawne, że wtedy były trzy, które kojarzę podcasty komiksowe. Nie jestem w stanie wymienić w tej chwili trzech, poza naszym i ewentualnie Pawła i Kasi, nie jestem w stanie wymienić trzech podcastów, które zajmowałyby się filmami, serialami, popkulturą od tej strony filmową, które nie byłyby, albo kanałów, albo czegokolwiek, które nie byłyby a. stricte recenzenckie, b. stricte newsowe, przeklejanie newsów. Nie jestem w stanie wymienić w tej chwili, więc to...
Ale wiecie, no może też nie ma tego dlatego, że wcale nie ma jakiegoś super dużego zapotrzebowania na to. Się ostatnio śmialiśmy, że jakby my chyba już też wyczerpaliśmy pulę osób, która jest zainteresowana tego typu kanałem, no tak, ale tego typu tak. podejściem do tematów. Tak, tak, no, nie, no, mamy możliwe, czas. Nie? Natomiast też, no, też nie jest tak, że jakby się pojawił jeszcze jakiś kanał, wiesz, właśnie taki publicystyczny, powiedzmy, komentatorski, to by było tak, że ludzie by nagle musieli wybierać na przykład między nami a tym kanałem, nie, czy coś. No tak, nie? Tak. Bo jasne, ten docelowy pułap może być niżej zawieszony. Jeśli ktoś myśli, żeby wystartować na przykład z kanałem, no to większą publikę zbierze, ale publikując recenzje, niż ale publikując treści takie jak na my. Na pewno, bo może jasne, ten, tak jak wspomnieliśmy przy okazji napisu, że ten pułap jest, na którymś momencie jest zawieszony, że jakby nie przeskoczymy wyżej raczej z tymi naszymi treściami, nie? Ale to jest, wydaje mi się, że to nie jest najgorsza opcja, żeby właśnie zacząć. Jakby tutaj w temacie, wiesz, opinii jest na tyle dużo miejsca jeszcze, a publikując recenzję, no to jesteś jednym z setek różnych w zasadzie recenzentów w tym momencie. Wydaje więc mi się, nawet, że wiesz, to nie jest tak, że jeśli ktoś zaczyna od opinii, może potem rozszerzyć to o recenzję, o inne rzeczy, nie? Natomiast nie musi się trzymać tak, jak my sobie postanowiliśmy, będziemy robić to i to tylko i wyłącznie, nie? Jakby ktoś zaczyna od opinii, wcale nie musi się na tym poprzestawać potem, nie? Jeśli będzie chciał potem dalej budować publikę, nie zatrzymać się na 20 tysiącach subskrybentów. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o recenzję, to teraz... To już jest dosyć zapełniony rynek. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś teraz nowy zacząłby recenzję na tym etapie, to zakładając, że naprawdę nie napierdzielałby ich nie wiem jak dużo, ale to też nie gwarantuje nic, to raczej wydaje mi się, że jest to dosyć już... Ta bańka jest pełna i tak jak mówimy, że w opiniach nie ma jeszcze konkurencji. Gdy powstały kolejne podcasty czy coś takiego, no to dalej nie byłaby to konkurencja dla nas. Tak wydaje mi się, że w przypadku recenzji już jest na tyle duża pula stricte recenzenckich kanałów, że raczej ciężko byłoby się w tym wybić. Zresztą widzę, jak niektóre, które były niżej z subskrypcjami i zasięgami, no to od dłuższego czasu już nie wspinają się w żaden sposób, nie? Już widzę te, które są na górze, no to jakoś tam cały czas idą, a te, które zostały z tyłu, to już zostały z tyłu i ludzi aż tak to nie interesuje. Natomiast jeśli chodzi o nasze te wyczerpanie publiczności, wydaje mi się, że no trochę na razie coś w tym jest, no stąd mamy, jak często dostajemy prośbę, hej, fajnie gadacie, a moglibyście tak krócej, tak 10 minut powiedzmy? Nie raz dostajemy takie komentarze, one się non-stop pojawiają, że fajnie, ale gdybyście tak w 10 minut mogli to streścić, nie? A najlepiej w 5, a najlepiej to gdybyście rzucili newsem, może jakąś ciekawostką i poszli do domu. Też to nasze rozgałęzienie tematyczne i ludzkie jest trochę inne, bo to też działamy jako podcasty też i wiemy, że tam na przykład na liście Spotify, nie, gdzieś wysoko jesteśmy czy coś takiego, bo to też działa innymi kanałami, to że treści nasze są dłuższe, nie, i też domyślam się, że ich się na przykład lepiej słucha gdzieś w drodze, na słuchawkach, coś takiego, nie, niż tylko z obrazem, a to też jest fajne, nie, bo to jest jednak, jesteśmy w takiej opłace, gdzie podcasty działają jednak w zupełnie inny sposób i to dobrze pracować na kilku, wiesz, w kilku tych różnych, na kilku różnych stronach, nie tylko w jednym miejscu, bo to wiadomo, że to zawsze jest ten zastój jakiś, czy coś takiego i trzeba się starać, żeby przeskoczyć w jakiś sposób, ale na przykład tak pozytywnie, to cieszy mnie, że ludzie w tym momencie się bardziej łączą w jakiś sposób, wiesz, w jakieś właśnie grupy, gdzie są te dyskusje i mamy dużo takich, gdzie są, wiesz, na przykład duety albo więcej osób, gdzie dyskutują, nie? Bo to jest zawsze fajne odbijać jakąś opinię, nie? Nie tylko, że gadasz do kamery i mówisz, nie? I wiesz, że tam masz widzów, którzy odbierają, fajnie, ale zawsze jak jest jednak dyskusja, to i jakiś wątek się załączy, którego, wiesz, byś się nie spodziewał, że z tego wyciągniesz i ty sam jako rozmówca wyciągasz coś nowego, nie? I cały czas coś zyskujesz przy tym i to jest fajne, nie? No bo mamy kupę teraz, wiesz, podcastów, powrotów, gdzie znowu się ludzie łączą w pary i opowiadają, wiesz, o rzeczach, nie? Nie tylko o popkulturze, ale ogólnie o innych. Nie? No właśnie nie o popkulturze, tak. Bo no. jeśli mówisz o innych rzeczach, to jestem w stanie to wymienić, ale odpowiadając też na pytanie, które nam zadano, ja nie będziemy tutaj nawzajem się polecać, czyli waszego czytu, czy wcześniej wspomnianego podcastu Pawła i Kasi, Paweł Bywa, więc jakby mam nadzieję, że to są rzeczy, które tutaj nasi widzowie znają, a poza tym no nie jestem w stanie wymienić, przepraszam, żadnego polskiego takiego typowo poświęconego mu dyskusjom popkulturalnym miejsca. No, nie, ja nie znam. No, wy znacie jakieś? Jak coś się dzieje i właśnie też na przykład nie mam czasu, żeby o tym poczytać, tylko właśnie wiem, że nie wiem, wsiadam do autobusu, posłucham sobie też nawet, nie wiem, żeby inne spojrzenie, czy gdzieś przed jakąś naszą dyskusją,
No to jak wpisuję na YouTubie, no to po prostu wyskakują mi rzeczy po angielsku i tych słucham. Jakby tak, to nie tak, jest tak, tak, że specjalnie staram się znaleźć polskie rzeczy. Może gdzieś są te kanały, może po prostu jeszcze nie są na tyle popularne, by to nie, do to nas dotarło. Ciekawe, to nie jest tak, że... Jest taki... Ale po prostu, no jak nie wiem, właśnie chcę się dowiedzieć, nie wiem, o co tu się wydarzyło ze Scorsese, ze Spider-Manem, czy cokolwiek, no to wpisuję na YouTubie po angielsku i mam i już kojarzę jakichś tam ludzi, wiem kogo, nie wiem, lubię słuchać, kogo mniej i tak dalej. To jest ciekawe, że w ogóle ten format jest w miarę popularny na Zachodzie, nie? Tak. Taki, jest taki panelowy, nie? Z Collider, Fandom Entertainment, John Campia i tam pewnie znalazłoby się jeszcze kilka różnych paneli. Czy teraz te Showdown, czy jak to się nazywa? Tam chyba... Z Collidera odeszła jakaś kolejna porcja ludzi kolejny, generalnie. Tak, i zrobili jeszcze coś swojego. No. Więc najwyraźniej się opłaca, nie? Najwyraźniej jest sens w tym, żeby zaczynać kolejne jakieś produkcje. I w tym też mają tych materiałów bardzo dużo, dłuższe, krótsze. Fandom Entertainment to w ogóle oni zawalają sporo, ale to są wszystko praktycznie dyskusyjne. Tak. Ja strasznie lubię tego posłuchać. Ja na przykład jak słucham, nie wiem... Na przykład John Campia, ja się praktycznie nigdy z nim nie zgadzam, co do praktycznie niczego. Nie jest, ja uważam, że gość, nie wiem, ma zupełnie inne podejście, ale właśnie dlatego lubię słuchać takich osób, bo właśnie jak jest sytuacja z Scorsese, akurat tutaj się zgadzam, ale przy wielu innych miejscach, fajnie posłuchać, dobra, dowiadujesz się informacji, możesz wejść na jeden z 50 serwisów w Polsce i dowiedzieć się, co gada Scorsese. Wszystkie serwisy ci z przyjemnością to walną jako suchy news, jako nic więcej. Okej, ale to są moje przemyślenia. Ale bardzo fajnie jest to zderzyć z opinią innych osób, które może się cokolwiek w tej branży znają, bo a nuż jest jakaś strona tej całej sprawy, o której ja w tej chwili nie pomyślałem. I dlatego takie kanały właśnie dyskusyjne są super. Właśnie ja lubię sobie czasem właśnie Fandom Entertainment też ich posłuchać, bo nagle mówią o tym w kontekście, którym ja w ogóle nie wziąłem tego pod uwagę. I nagle moja opinia przez to się kształtuje. Niekoniecznie zmienia, ale jest przynajmniej bardziej doinformowana w ten sposób i przynajmniej no, bardziej na czymś stoi. Na tym etapie, kiedy już siedzimy jednak w tym temacie od jakiegoś czasu i mamy swoje zdanie już w zasadzie na każdy temat praktycznie, bo wiesz, no jakby jak słyszymy o jakiejś sprawie, no to już jakby mamy możliwość zająć stanowisko, nie? Ale w momencie, w którym, wiesz, słuchasz jakiegoś komentarza od razu, no to wiesz, to jest tak, że albo się z nim zgadzasz, albo wręcz przeciwnie, słuchasz i od razu wiesz, że to nie jest coś, co do ciebie trafia. A szczególnie jeśli masz tu panel, jest tam kilka osób, to już w ogóle, nie? Masz parę punktów widzenia, więc to jest akurat, nie wiem, wydaje mi się, że to jest spoko, więc fajnie to zaszczepiać w jakimś tam stopniu też tutaj na nasz dużo mniejszy polski grunt. Widać, że na razie no, to nie jest format, który byłby jakiś super popularny, no ale kto wie, może prędzej czy później się rozwinie. Tym bardziej, że właśnie w naszym przypadku, nawet jeśli powiedzmy przyrost nowych subskrybentów nie jest specjalnie duży, tak no podcasty się trzymają mocno cały czas, nie? Jakby, znaczy wiesz, mocno. No nie jest to ten zakres popularności, który mają, nie wiem, popularne kanały YouTube'owe nawet to nie no, ale wiesz, nigdy, tutaj próg wejścia jest dużo większy, tego, nie? Sobie wyobrażasz, samo to, że każdy nasz materiał ogląda tam powyżej, no prawie każdy, powyżej tam 10 tysięcy, czasami nawet 20 tysięcy osób, a to są, wiesz, jak zwykle godzinne dyskusje po prostu i to, wiesz, bez montażu i tak dalej, po prostu siedzi trzech typów, albo czasami ta ruda, z którą się nie zgadzamy, jako, wiesz, tutaj słuchacze. I wiesz, i ludzie tego słuchają, nie? Jest spoko, więc to jest jakby robi wrażenie w tym kontekście. Ale ja mówiłem tylko o tych podcastach w tym sensie, że wiesz, wydaje mi się, że tam jest przestrzeń jeszcze duża do zdobycia wielu nowych odbiorców, nie? Co mnie bardzo cieszy w tym, tak jak mówię, szkoda, że nie pojawiają się żadne nowe, ale co mnie cieszy w kontekście tego, co my robimy, że nasza publika jest, że tak powiem, to jest wierna publika, która zostaje. I jasne, nie ma tych ludzi tak dużo. Bo gdzie ma iść, Oskar? Gdzie ma iść? No właśnie, ale właśnie, no nie ma dokąd iść, to prawda, ale właśnie ewidentnie... Ludzie, przyprowadźcie tu kogoś, nie odchodźcie. Ewidentnie, jak już ktoś posłucha nas, no to zostaje, bo widzimy to wyraźnie po tym... Oj, nie wiemy, ja myślę, że są tacy, co posłuchają nas i uciekają. Wiadomo, Najpierw napiszą, wchodzą, żeby jeszcze nas komentować później. Są tacy ludzie, którzy piszą na przykład... No generalnie wyrażają się nieprzychylnie o nas, ale na przykład widać, że nas słuchają, bo na przykład tak pytają, no bardzo. Czy to będzie tam, nie wiem, piąty film z rzędu, gdzie żartujecie z Jokera, no to widać, że poprzednich wysłuchał, no, prawda? No bo ponownie, gdzie mają iść? No to się o to chodzi, nie? No, tak, ktoś tak, się interesuje, ale... jakby ktoś siedzi w tej popkulturze, no to siłą rzeczy musi przynajmniej zaglądać co jakiś czas do nas, no bo nie ma jakby, nie ma dużo innych miejsc. Kolego, nie robisz nam dobrej reklamy w tym momencie. Nie, po prostu wiesz, że jest naprawdę, wiesz, że to jest też jakby słabość tutaj naszej rynku ogólnie, nie? Że mimo wszystko chcąc, nie chcąc,
I bardzo dobrze. Natomiast jeśli się w którymś momencie, jeśli pojawi się konkurencja, powiedzmy, powstanie kanał dokładnie taki jak nasz, tylko że z naszymi klonami. Gorzej napisy początkowe, wtedy pozwolić na końcowe. Którzy będą mieli inne opinie i tak dalej, to też będzie dla nas korzystnie, nawet jak część osób, powiedzmy, odpłynie od nas do nich, bo z kolei tamten kanał też będzie sam jakby widział swoją publikę i przyjdą ludzie tacy, którzy najpierw do nich trafią na przykład i stwierdzą, o nie, to jednak nie jest to, czego szukam, to jest jeszcze inny kanał, sprawdzę to. To się zawsze wzajemnie nakręca, nie? Jak jesteś, zresztą to na YouTubie w przypadku kanałów nawet prowadzonych solo działa dokładnie tak samo. Jakby prowadząc kanał, siłą rzeczy musisz się cieszyć z sukcesów innych osób dookoła, szczególnie jeśli robią coś podobnego tematycznie, bo jeśli twoi koledzy po fachu odnoszą sukces w tym momencie, to zawsze skapnie trochę na ciebie, bo będziesz w ich polecanych, bo będziesz jakoś tam powiązany potem. Im większa publika będzie u twojej konkurencji tak zwanej, tym jest większa szansa, że ten tłum ludzi, przynajmniej jakiś jego procent też trafi potem do ciebie, nie? Więc to się tak samo nakręca, więc fajnie jakby tutaj w tym temacie paneli było podobnie. Tym wszystko. Bardziej, że ludzie są ewidentnie, jak to można powiedzieć, głodni opinii różnej. Jakby to widać po recenzjach właśnie. Gdyby to było tak, że ludzie oglądają jednego recenzenta i tyle, no to tyle kanałów by nie funkcjonowało. Więc jestem przekonany, że tak samo jest z wieloma innymi newsami. Jeżeli znowu wróćmy do Scorsese, bo to teraz się dzieje, więc powiedzmy, że my wyrażamy zdanie na ten temat w jeden sposób, a byłby inny podcast, który by wyrażałby w inny sposób, to i też byłby jakoś sensownie prowadzony, to jestem w stanie sobie kompletnie wyobrazić, że byłaby masa osób, które chciałyby posłuchać i tego, bo jakby jedna strona nie wystarczy. I wydaje mi się dlatego też, że właśnie to jest ta wznosząca fala, która by podnosiła wszystkich, gdyby było większe zainteresowanie, dlatego że no to nie jest tak, że albo. Ludzie zwykle, jeżeli słuchają szczególnie podcastów, no to prowadzą samochód, sprzątają dom i tak dalej, częściej często, dłużej niż godzinę niekiedy, nie? Tak jak dodasz wszystkie aktywności, przy których można takich podcastów słuchać. Więc nie muszą się decydować na jedną rzecz. Dlatego, kochani, ja poproszę o jakąś konkurencję, żebym miał na chleb. Ratujcie Radka, załóżcie kanał w kilka osób. Ale taką nie za dobrą, żeby jakby nie ukradli nam Radka, nie? Czy kogokolwiek. Sprowadźcie znajomych najlepiej z Chin, żeby było dużo lajków, subskrypcji nowych, nawet pustych. Nie, tak kompletnie poważnie, im lepsza konkurencja powstanie, wiadomo, tym lepiej dla nas naprawdę. Nie, no więc nie, trzymam kciuki, nie? No, więc... Generalnie wiecie, jakby też jeszcze dodam, że generalnie im więcej osób w ogóle interesuje się tym tematem, no tym lepiej dla... No to już absolutnie każdego jakby elementu w tym, wiecie, takim łańcuchu, tak? Ale jedna rzecz, proszę, jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, bo za każdym razem, kiedy robiliśmy tak z Comics Weekly i tak dalej, natychmiast powstawało 5 nowych podcastów, które miały 1 czy 2 odcinki i po jednym odcinku pisali do nas, patrzcie, zrobiliśmy, polećcie nas, nie? Czy coś takiego. Chcielibyśmy... że jeżeli konkurencja powstaje, to chętnie, oczywiście fajnie, że to by było, ale i tak bardzo chcielibyśmy, żeby tak jak napisy końcowe, żeby coś powstało na własnych nogach i jakby żeby było widać, że ludzie są tym zainteresowani, a nie na zasadzie, ej, to dobra, patrzcie, nagraliśmy 2 odcinki, to co? Polecicie nas, bo wielokrotnie jak mówiliśmy o konkurencji, to natychmiast ludzie w ten sposób to interpretowali i no... Nigdy nie chciałbym polecać kogoś, kto zrobił właśnie 2 odcinki, jeżeli go nie znam i nie mam pojęcia, co tworzy. Jak już tworzy rok, powiedzmy, regularnie, no to wtedy widzę, jaki to jest materiał, jeżeli to jest wysokiej jakości materiał, to można o tym pogadać, widać, że komuś zależy, widać, że to prowadzi, natomiast wcześniej, no to wiadomo, jak wygląda ten słomiany zapał. Jak mówisz rok, to ja Borysa pozdrawiam, bo lubię jego testowanie. jak już wprowadzasz tutaj... I tam gadają też o jakichś bieżących chyba rzeczach. Tak. A ja Borysa bardzo lubię. Borys i Rok. Tak się nazywa też podcast. No, Borys nie śpiewa. Bardzo spoko mówi. Zresztą się z nim zgadzam i polecam. Tutaj jednak poleciłem coś. No, to odpowiedzieliśmy na pytanie. Radek uratował sytuację. Znaleźliśmy jeden... Podcast to jest, tak? Czy, ale oni czy chyba kanał? Bardziej o grach gadają, podcast. Nie? Podcast. No to tak, znaleźliśmy tak, jeden podcast, który możemy polecić. Tak, o grach, o YouTubie. I oni mają wysokie wyświetlenia. Może nas polecą. Teraz może, wiesz, uruchomiłem jakieś reakcje łańcuchowe. Trochę inny, tak, to jest trochę inny profil podcastu, już kojarzę. No dobra, to tyle. Wyczerpaliśmy temat chyba. Tak, to myślę, że pora na fanarty. Tak, wybraliśmy fanarty. Tak.
Dobrze, dzisiaj nie ja wybierałam. Który zamknie wszystkie fanarty. No to jest... Fanart przyszedł od użytkownika kurde znowu. I zaraz zobaczycie dlaczego. Od jakiegoś czasu już tak sobie tutaj... Trochę był żart, był serio oczywiście, więc nie bierzcie tego specjalnie na poważnie, ale sobie tutaj utyskujemy, że on znowu detektyw Godzilla albo jesz, albo coś w tym guście. Więc kurde znowu nam przysłał wersję, która mam nadzieję już jakby... Ostatecznie zamknie ten rozdział, zamknie ten temat. Przysłałem kilka fanartów, one są na jednej grafice, więc spoko. Co prawda dawno prosiliście o niewysyłanie zdjęć jeża i detektywa Godzilli. Zdjęć, rysunków. Przecież tu nie ma zdjęć, jest napisane więcej, Łukasz. Jak ktoś znajdzie zdjęcie jeża zabójcy albo detektywa Godzilli, to posyłajcie. To prawda. Teraz wiecie, dlaczego ja czytam pytania, bo Łukasz tak średnio z czytaniem. No, to średnio, ja nie widzę. Bo to jest tak daleko, nie? Ale dopiero teraz dopadła mnie wena, więc musicie to przeżyć. Poza tym to wciąż są najbardziej ikoniczne postaci w uniwersum napisów końcowych. Oprócz nich jest tam też Mothra Fatale, która nie była jeszcze aż tak często rysowana. Okej, to dobrze. Dorzucam jeszcze Łukasza pod postacią Cebuli. Okej, to jest moja ulubiona część tego rysunku. Jeśli pozostali też są portrety, podajcie preferowane warzywa. To czekaj, to zróbmy chwilę przerwy. Zastanówmy się nad preferowanymi. To ja doczytam do końca, się zastanów się w tym czasie. A żeby wprowadzić powiew świeżości i hipsterstwa, narysowałam także sędziwy chleb, o którym Radek wspominał pod koniec któregoś z poprzednich Q&A, o którym zapewne nikt z was łącznie z Radkiem nie pamięta. To prawda. Mam nadzieję, że moje dzieła wam się spodobają, że wam się podobają i dobrze spełnią swoją rolę kłucieszy gawiedzi. Ja jestem fanką sędziwego chleba i Łukasza Cebuli. Znaczy, ja myślałem, że to jest kiełbasa ogólnie ten chleb, ale w sumie faktycznie chleb również przypomina. Więc spoko. Ale Łukasz Cebula jest idealny. Po prostu patrzysz i wiesz, kto to. No, a czemu taki smutny? No bo ty tak wyglądasz. O. Naprawdę? No. Jak po prostu siedzisz, to wyglądasz na smutnego. Tak? No. O. Kurczę. Musisz się postarać, żeby być wesoły. Jakby, nie. Jakby tak jest, że taki neutralny jesteś smutny. A, okej. Okay. No. To dobrze. To chylę czoła przed uchwyceniem tego. Nie, bardzo mi się podoba ta cebulka. Ja w ogóle mam nadzieję, że autorka się zgodzi, ale będę musiał ją wykorzystać jakoś w jakimś awatarze czy czymś takim. Autorka? Jest super. Nie, cebula. Aha. Ale no, na drugim kanale. Może stać się logo drugiego kanału w sobie. To nie byłoby głupie. Więc jeśli kurde znowu nie ma nic przeciwko, to spoko. Zapytaj, tak wiesz, tak wypadałoby. No nie, jak coś to mogę jakieś kredyty tam ten. Nie ma imienia, nazwiska. Chciałem zobaczyć. W ogóle nawet mail jest założony kurde znowu, także ktoś się postarał naprawdę, żeby ukryć swoją tożsamość, więc w sumie nie powinniśmy wyjawiać. To co z tymi warzywami? Macie ulubione warzywo? No powiem, pomidor. Proste, łatwe. Ja bym chciał być porem albo brokułem. Ja bym chciała być kalarepą. To jest ulubiona kalarepa nawet. No ja wiem. Ja miałam kiedyś awatar z kalarepą na jednym forum nawet. Nie, ja wiem. Marchewką chcę być. Tak. Marchewka to jest to. No to droga kurde znowu. Podaliśmy swoje warzywa. Liczymy, że będziemy równie dobrze oddani co Łukasz. Natomiast jeszcze słówko o reszcie. Podoba mi się ta praca, bo ona jest tak jakby narysowana od tak, po prostu wiesz, bez specjalnego wysiłku, a są takie ładne i charakterystyczne. Nie ma motra. A ten jeż też, o Jezu, jeż jest także, super. Także spoczko. Ja nie znoszę ludzi, którzy tak wiesz, a to tak mi nie wyszło. Albo wiesz, jak ci rysownicy, którzy robią rysunki. No tak, tak. A ty, kurwa mać. Nikt w życiu by czegoś takiego. No rok byś siedział i byś nie narysował, nie? A to najlepiej, jak próbujesz coś narysować, wiesz, tak grzebiesz tutaj linię i wszystko, nie patrzysz na to gówno, jak pięciolatek, wiesz, w przedszkolu i mówisz, fuck. A wyglądało fajnie w trakcie roboty, nie? I później jeszcze na koniec poprawiasz, jeszcze wiesz, tutaj linię, bierzesz jakieś markery, nie? I coś tam. I później to już palicho, to już coraz gorzej, z każdą kreską coraz gorzej, nie? Zapadasz się w ten dół tego zniszczenia tego rysunku. I... Z każdą kreską coraz gorzej. Transporting 3. Film o rysowniku z każdą kreską coraz gorzej. Film o rysowniku komiksu z każdą kreską coraz gorzej. Idealny tagline, nie? No dobra, to chyba czas się żegnać. Czas się żegnać. No dobrze, drodzy widzowie, żegnamy was. Tak. Tak, żegnamy was. To jakby, to tyle. No.
Możecie, możecie wysyłać nam fanarty na napisyka@gmail.com. Możecie podziwiać fanarty, nie tylko w odcinkach, ale też w galerii na naszym fanpage'u na Facebooku. Zachęcamy do wpadania i do przeglądania wszystkich prac, których jest w tym momencie już ze 150 dodanych. Oczywiście możecie zadawać nam pytania, możecie wysyłać nam tipy ze swoimi komentarzami, pytaniami, pozdrowieniami, pieniędzmi i czym tylko chcecie, wchodząc w link w opisie, napisykońcowe.pl/hajs. Tak więc my tymczasem kończymy ten odcinek, żegnamy się z wami, był ze mną Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Marta Najman, śledźcie dalej Napisy Końcowe, trzymajcie się, cześć.